Dzień dobry, witam Cię bardzo gorąco na moim kanale TVM, czyli Telewizja Mocy. Nazywam się Iwona Górna, a dzisiaj moim gościem jest Lilianna Kupaj. Lilianna jest coachem, wnoszącym wielką wartość do życia innych ludzi, pomagającym innym przetransferować swoje życie w tą stronę, jaką by chcieli. 15 lat temu sama przeszła taką mega transformację, przez co dla mnie jest naprawdę mega osobowością, że swoim życiem pokazuje, jak to się odbywa i że naprawdę można. Witam Cię, Lilianko. Dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Za nami już jeden odcinek z Tobą, bardzo ciekawy, bardzo interesujący, na temat odwagi. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jak sobie radzić z emocjami w sytuacji, gdy pojawiają się trudne rzeczy, trudne do przejścia blokady, powstrzymujące nas przed działaniem. Ale jeszcze zanim zaczniemy ten temat omawiać, to proszę przedstaw się nam. Co mogłabym o sobie powiedzieć? Może zacznę od takiego obszaru osobistego, że jestem mamą dwójki dzieci i żoną Krzysia od wielu, wielu lat, że tutaj też na tej płaszczyźnie osobistej to wszystko, czego się uczyłam, testowałam i to spowodowało chyba największy sukces w moim życiu, który cenię. A więc rodzina, związek długoletni, bo jesteśmy 32 lata w tym roku razem. Oraz dwójka dzieci. Jestem mamą adopcyjną i mamą biologiczną, więc różne doświadczenia związane z tym. Zawodowo zajmuję się coachingiem i też coraz częściej pracą terapeutyczną z młodzieżą i dorosłymi. W tym czasie pandemicznym tego bardzo, bardzo ludzie potrzebują. Prócz Dokładnie tego tak. piszę. Prócz tego piszę i tworzę narzędzia. To wszystko, co robisz, jest bardzo wartościowe dla ludzi, szczególnie dla kobiet, które wiedzą jednak, że można coś więcej, można coś więcej osiągnąć. Ale czasami w życiu jest tak, że bardzo by się chciało i właściwie już mniej więcej wiedzą, co robić. Podejmują się działań, ale pojawiają się różnego rodzaju emocje, które uniemożliwiają im realizację tych już zaplanowanych nawet działań. Pojawia się lęk, nawet czasami nie wiadomo skąd, z czego on wynika. Jak sobie radzić wtedy z takimi emocjami, które nas blokują przed tym naszym obranym już działaniem? To pierwszym takim zdaniem, które mogłabym powiedzieć, nie bać się czuć emocji. Tak. To jest chyba najbardziej kluczowe, bo to, co bardzo często robią ludzie ze swoimi emocjami, to je tłumią. I to przyczynia się do braku motywacji do działania, zaprzestaniu działania i do wielu, wielu chorób. I to mówię ja, która łączę swojej pracy zawodowej, moje wykształcenie, gruntowne wykształcenie medyczne oraz wykształcenie z zakresu psychologii pozytywnej. Emocje mają wpływ na nasze życie. Emocje pojawiają się zawsze po coś, żeby nam coś zakomunikować. I emocje należy uszanować, usłyszeć i też zainteresować się, z jaką informacją one przechodzą. Przychodzą do nas, co nam chcą przekazać, co nam chcą powiedzieć, zamiast tłumić je. Stłumione emocje robią wiele szkód w organizmie, robią wiele szkód w naszym umyśle, między innymi odciągają nas od odważnego działania. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że emocjom tak zwanym nieprzepracowanym czy niedokończonym reakcjom emocjonalnym potrzeba jest energii naszej życiowej i tam potem skupia się uwaga do wewnątrz, a nie na zewnątrz, na działanie. Czyli widzimy, jakie znaczenie mają takie nieprzepracowane emocje, czyli odciągają nas od tego naszego działania, dodatkowo powodują to, że nie czujemy się tak, jakbyśmy chcieli się czuć. I ważne jest, żeby właśnie pozwolić sobie na odczuwanie tych, na odczucie tych emocji, tak jak powiedziałaś, żeby zauważyć, co nam chcą powiedzieć, co nam chcą pokazać, bo często jest tak, że to, co niezauważone, będzie nam wyskakiwać, pukać do nas, halo, zauważ mnie, tak? Tak. I w momencie, kiedy zauważymy,
to, co później właśnie robić, to jeżeli pozwolimy sobie odczuć te emocje, to co dalej z nimi robić? Mamy takie trzy kompetencje osobiste, które są związane właśnie z naszą inteligencją emocjonalną, czyli bezpośrednio z przeżywaniem emocji. Pierwsza kompetencja to samoświadomość, czyli wiem, co czuję, potrafię nazwać te uczucia, wiem, dlaczego to czuję, jakie wydarzenia wywołały te uczucia i umiem to zlokalizować w ciele, w różnych miejscach w ciele, głowa, gardło, klatka piersiowa, brzuch, dół brzucha. Tam lubią emocje wędrować, zwłaszcza do tak zwanych dużych narządów. I tam sobie siedzą, prawda? I ta kompetencja samoświadomość to jest właśnie uświadomienie sobie, co myślę, co czuję, dlaczego to czuję i jak to wpływa na moje ciało. Druga kompetencja to jest właśnie już zarządzaniem tą emocją. Samozarządzanie, czyli czuję już coś i oczywiście cudownie jest czuć radość, miłość i szczęście. I oczywiście w życiu zdarzają się sytuacje, gdzie bardzo często towarzyszy nam strach, czy bezsilność, czy irytacja, czy frustracja. No i wiemy, że to jest i co dalej. I teraz trzeba być bardzo, bardzo uważnym, żeby jedną myślą nie zepchnąć tego do podświadomości. Nawet nie wiemy, jak bardzo szybko potrafimy stłumić za pomocą umysłu żywe emocje, które w nas są. I ta kompetencja, akceptacja emocji polega na tym, żeby emocji trwającej i wydarzającej się w naszym ciele pozwolić się zakończyć, czyli pozwolić, żeby reakcja emocjonalna się zakończyła. Bo powiedzmy, że emocje, tak jak ta filiżanka, może być niewidoczna. Mamy filiżankę kawy, herbaty i ona ma określoną pojemność, 200-300 ml. No i mamy, powiedzmy, taką pojemność emocji. Oczywiście to jest porównanie metaforyczne. I jeśli wylejemy wszystko z tego kubka, no to tych emocji nie będzie. One się zakończą. Zostanie pamięć o wydarzeniu, ale nie będzie już tego odczuwania zwykle niekomfortowych uczuć. Czyli pozwalamy reakcji emocjonalnej się zakończyć. I to jest kluczowa kompetencja, z którą ludzie sobie nie radzą na całym świecie. Jestem tak pewna tego i przekonana, no bo 15 lat pracowałam nad sobą, nad swoimi emocjami, ponieważ przeżyłam w życiu kilka bardzo poważnych traum, jako dziecko 6-letnie i potem jako młoda dziewczyna. I miałam w sobie taką masę stłumionych emocji z lat, które domagały się ujścia, które domagały się uwolnienia i szukałam sposobów na to. I dzisiaj nie dopuszczam do tego, aby emocje, które pojawiają się wskutek najzwyklejszych życiowych relacji z drugim człowiekiem, Polskiego Ładu, wyjadę samochodem na ulicę i ktoś coś tam zrobi, co spowoduje moją złość, albo stres, albo frustrację. Po prostu to w życiu się non-stop wydarza. Ja pozwalam sobie na to, aby przeżyć to do końca. Nie tłumić tego. A ludzie to po prostu tłumią. Tak. Tak, ale zobacz, jakie właśnie to jest pokłosie takiego wychowania, jakie my wynieśliśmy. Tak samo też jeszcze dzieci są wychowywane, gdzie nie wypada się złościć. Złość jest, nie należy jej okazywać, nie należy się pogniewać, nie należy nic. Generalnie byliśmy wychowywani tak, żeby to wszystko, generalnie, że my kobiety mamy być grzecznymi dziewczynkami i tyle, tak? Nie mamy prawa do złości, nie mamy prawa do własnego zdania, nie mamy prawa do tego, żeby coś nam się nie podoba, że nie. I to właśnie jest pokłosie tamtego takiego właśnie wychowania. I często właśnie te sytuacje, tak jak ja pracuję z moimi klientkami, to wracamy do czasów, kiedy pierwszy raz zaistniała taka sytuacja, która wyzwoliła tę emocję i ona nie została do końca przeżyta, żeby właśnie ją teraz przeżyć, żeby pozwolić jej na to przeżycie. I to, co powiedziałaś, to jest jedna z najważniejszych kompetencji pracy z emocjami, żeby pozwolić sobie na przeżywanie tej emocji, po to właśnie, żeby już więcej, kiedy wspomnimy sobie
Bo tak jak też, co Pani to ujęłaś z tą filiżanką, kiedy sobie przypomnimy daną sytuację, to będzie z takiej już swobodnej roli obserwatora popatrzenia na tą sytuację. Już nie będziemy tam przelewać tej herbaty czy kawy w tej filiżance, tak? Tego po prostu już nie ma, bo ona już została wylana, przeżyta i już jej nie ma. Możemy chłodno popatrzeć na tą sytuację, będziemy pamiętać, owszem, ale nie będziemy już targanie emocjami na myśl o tamtej sytuacji. I teraz dążąc do jakichś naszych celów, do realizacji tego, czego pragniemy, czego chcemy, do realizacji naszych potrzeb, też na tej drodze będziemy napotykać na różnego rodzaju lęki, będą pojawiać się różnego rodzaju sytuacje, które będą burzyć w nas emocje, będą aż kipieć. Tak. I teraz jak to właśnie tak uchwycić się za nogi pierwsze, jak to zrobić? Uświadomić sobie, co czuję, nazwać to, co czuję. Nawet ja sobie często mówię głośno. Ja jestem w samochodzie, gdzieś jestem sama, to uświadamiam sobie na przykład, że czuję smutek. I samo uświadomienie i powiedzenie głośno jest bardzo dużym krokiem. Potem to, co warto, jeśli mamy taką możliwość od razu, to warto sobie usiąść, to tak jak my siedzimy, i po prostu, będąc z tym uczuciem, pozwolić mu płynąć i oddychać. Tyle, aż tyle. I to jest właśnie to wylanie z tej filiżanki, takie przepłynięcie, pozwolić, żeby to przepłynęło, prawda? Bo jesteśmy jako taki przepływ, jesteśmy przepływem, a nie jesteśmy takim chomikiem, który trzyma te emocje. I nie stawiamy wtedy oporu naszym emocjom. Mhm. Czyli jak jesteśmy z tą emocją, czujemy ją, pozwalamy jej płynąć, bo emocja to ruch, nie stawiamy oporu, to ona po prostu wyparuje z nas, wypłynie z nas. Ten smutek się skończy, złość się skończy, irytacja czy frustracja czy bezsilność się po prostu skończą. Jak nowonarodzeni pójdziemy do życia. Tylko tego się trzeba nauczyć, żeby te 5-10 minut z każdą pojawioną się emocją w danym dniu posiedzieć i ją uwolnić. Mhm. I co później po takim treningu naszym z emocjami? Czy jeżeli następnym razem spotka nas coś podobnego, co wywoła też w nas jakieś negatywne emocje, czy wtedy ten wybuch tych emocji będzie już miał mniejszą siłę? I jak to będzie wtedy przebiegało? Jak obserwujesz to u swoich kursantów? Mhm. Wiesz co, to myślę, że można by tutaj rozróżnić te emocje przetrwałe, które stłumiliśmy lata temu i one powtarzają się trochę chronicznie w podobnych naszych zachowaniach czy w podobnych działaniach. I jeśli dotrzemy do tej emocji, tak jak to mówiłaś, tej pierwotnej, do pierwszego wydarzenia, no to wtedy jakby zatrzymujemy powtarzalność tego, prawda? Czyli nauczyliśmy się na czymś, uświadomiliśmy sobie znaczenie tej emocji, uwolniliśmy ją i koniec, i mamy spokój. A druga rzecz to jest najnormalniej w świecie taka codzienna higiena jak mycie zębów. Jeśli pojawi się smutek lub złość, po prostu pozwalamy sobie być z tą emocją, swobodnie sobie oddychamy, nie oporujemy, ona ma prawo być w nas. Dajemy sobie czas, aż się skończy, wstajemy i idziemy do życia. No właśnie, żeby nie wstać i do tego życia, tak, żeby nie z kolei nie osiąść w tej emocji, jestem smutna, tak? No to jestem smutna, dzień, drugi, trzeci mija, dalej jest smutna, bo coś się wydarzyło. To też nie na tym polega to przepracowywanie emocji. Mamy się wstawać do życia. Tak, nie na tym polega i to, co mówisz, to raczej nie jest praca z emocjami, wiesz, jak nam pierwszy, drugi, trzeci dzień zostajemy z tym smutkiem, tak, to ja bym powiedziała, że ludzie się lubią upajać swoimi emocjami, lubią żyć w takim syndromie trochę ofiary. Jeśli świadomie usiądziemy do przeżycia swojej emocji, to nie analizujemy tego, tylko wyłącznie czujemy, czyli jest to praca na poziomie ciała. Jest to mało intelektualna praca. Wiem, co mam po kolei zrobić i tyle. Tyle roboty intelektu. Reszta jest praca z ciałem i z oddechem. Mhm. Jeśli mamy świeżą emocję, to od 5 do 30 minut wystarczy, w zależności od natężenia, aby tą emocję uwolnić po prostu. Nie więcej.
I teraz, jakie skutki mają emocje, które zapisują się w naszym ciele? Jak to później wpływa na nasze zdrowie? No, te emocje, które są niekomfortowe, wywołują taką burzę hormonalną w naszym ciele. Hormony, znaczy emocje związane ze stresem, strach, niepokój, bezsilność powodują, że taki hormon kortyzol jest uwalniany do krwi. I on po prostu wędruje po całym ciele i powoduje dyskomfort, ale też, gdy jest chronicznie uwalniany, to powoduje po prostu w naszym ciele choroby. I choroby też są informacją dla umysłu, co się ze mną dzieje, gdzie mam zajrzeć, czy mam zwolnić, czy mam odpocząć, czy mam zająć się czymś innym, czy mam wrócić do czegoś. Choroby też są informacjami. To, co można byłoby zrobić jeszcze z taką informacją związaną z emocjami, to pisać. Ja znów wrócę do tego, co mówiłam w poprzednim odcinku. Cudowną metodą jest tak zwane pisanie ekspresywne, czyli przenoszenie z głowy bezpośrednio na papier swoich myśli. W taki sposób, jak płyną. Często są chaotyczne, urywane i dokładnie to piszemy. To tak jak znów wysypuję kosz ze śmieciami, to tak z tej głowy wszystko, co mam, wrzucam na papier. Jeśli to są mocno negatywne myśli, to potem to wywalam, drę, palę, usuwam. Nie zostawiam tego. Czyli wyszło z naszej głowy, przelane na papier i właśnie dalej energetycznie to odcinamy, kończymy, tak jak powiedziałaś, czy jest podarte, czy spalone, zniszczone, nie ma tego, tak? Tak. I mamy najważniejsze, upust tego, więc dajemy miejsce na nowy koktajl emocjonalny. Tak jest. I najważniejsze, uwalniamy te negatywne myśli, które generują emocje, a te emocje generują hormony stresu, które wędrują po krwi i wchodzą do każdego naszego organu, a zwłaszcza do tych najwrażliwszych, na których, które mamy czułe. Więc to jest takie bardzo naczynie połączone, więc widzimy tutaj, jak pracując z emocjami możemy dojść do tego, żeby pracować nad naszym zdrowiem. A z kolei, jeżeli chorujemy, to dlaczego chorujemy, jakiego rodzaju emocje zostały gdzieś zatrzymane, nieprzeżyte, zapisane w komórkach, jaka tam biochemia się wytworzyła, że akurat to spowodowało dane zachorowanie, bo choroby też nam pokazują, są naszym takim drogowskazem, halo, to nie tędy droga, tak? I też należy czytać siebie. I zobacz, Lilenko, tutaj tak samo w poprzednim odcinku, cały czas się sprowadza do tego, żeby cały czas być świadomym siebie, tak? Świadomym swoich emocji, swoich doznań, tego, czego chcemy i jak śmiało podążać tą drogą, którą chcemy. I po drodze z kolei jak się posługiwać tymi narzędziami, żeby iść w tym kierunku, co chcemy. Szkoda, powiem ci, że właśnie tych rzeczy nie są uczone dzieci w szkołach, bo to jest normalnie szkoła życia i tego powinny być uczone, ale myślę, że też niedługo do tego dojdzie, że będą uczone normalnego życia. Tego całego już dobrodziejstwa, które niesie ze sobą nauka na nowoczesna, czy fizyka kwantowa, czy epigenetyka i tak dalej. Tutaj z kolei ty to, co robisz, swoją wiedzę szerzysz na całym świecie, to też jest duży wkład do tego, żeby powstawały już pokolenia bardziej świadome, bo jeżeli pracujesz z rodzicami, z osobami dorosłymi, które mają dzieci, więc tym samym będziemy mieć młode pokolenia bardziej świadome, które będą też wiedziały, jak działać. Wiesz, to też włożyłam taki swój wkład w to, żeby trochę do tych szkół nieść współczesnej wiedzy, bo razem z 5 innymi autorkami napisałyśmy 75 scenariuszy na taki 3-letni program wychowawczy, gdzie uczymy inteligencji emocjonalnej, uczymy inteligencji finansowej, uczymy rozwoju osobistego. Więc jeśli nauczyciele zechcą, to już ta publikacja ma 7 lat, jak nauczyciele zechcą, to mogą to wnosić do szkół. Rewelacja. Super. No. Także zmieniajmy oddolnie świadomość ludzi, to wtedy też zmieni się świat, ale żeby to się zadziało, musimy zacząć zawsze od siebie. Dokładnie tak. Zawsze od siebie. Tak samo, jeżeli coś jest nie tak w jakichś relacjach, też zaczynamy od siebie. To jest nasz świat. Zawsze. Co jeszcze, Lilenko, byś dodała do tej pracy właśnie z emocjami, żeby iść w tym naszym działaniu, żeby odważnie działać, realizować swoje cele? To
może powiedziałabym tylko to, żeby działać wbrew emocjom, które w nas są, prawda? Że nie zawsze potrafimy w danym momencie sobie poradzić z tymi emocjami i żeby nie odpuszczać działania. Pamiętam taki etap w moim życiu, kiedy zalewały mnie emocje, to był pierwszy rok prowadzenia działalności. Ja miałam mało klientów, o których się w ogóle nie starałam. I płakałam, że nie mam klientów, nie mam pieniędzy. Oj, dobrze pamiętam, siedziałam w sypialni w łóżku i rozpaczałam, nie robiąc nic, prawda? I tak zanurzałam się w tych swoich emocjach. To, co już wiem dzisiaj, to, co robię dzisiaj, to działam pomimo tego, co czuję, pomimo tego, jak niekomfortowe to są emocje. I ja po prostu wykonuję swoje działania, bo wiem, że jak dzisiaj jest trochę gorzej, to po prostu przyjdzie czas jutro, za dwa dni, kiedy będzie po prostu lepiej. I wiem, że to jest sinusoida w swoim życiu. Nie chodzi o to, żeby była to huśtawka emocjonalna. To nie to mam na myśli. Mówię, że życie jest sinusoidą, nie jest permanentnym szczęściem ani permanentnym nieszczęściem. Jest życiem z całą paletą barw, od czarnego do kolorów tęczy i w drugą stronę. I tym pięknym akcentem musimy zakończyć, bo już tu nic wolę nie dodawać do takiego pięknego zakończenia. Powiedz mi, Silwianko, jakieś informacje o tobie, gdzie możemy znaleźć, gdzie poczytać? Możecie poczytać w blogu, na naszym blogu w Szkole Coachingu Edukacyjnego, szkołacoachingu.edu.pl. Na przykład na temat pisania terapeutycznego. Teraz przygotowuję cykl artykułów na temat miłości do siebie w oparciu o wiedzę Louise Hay. Przyjdzie też czas na artykuły na temat zdrowia i połączenia myśli ze zdrowiem. No to bardzo to się łączy z moim wykształceniem medycznym i tym psychologicznym. Zapraszam do grupy Projekt Kobieta Świadoma i Piękna, żeby bardziej pokochać siebie. No i gdzieś tam, gdzie ktoś chce, może skorzystać z naszych narzędzi bezpłatnych i płatnych w księgarni. Myślę, że jest z czego korzystać. Tak, jest z czego korzystać, są piękne rzeczy, a użył mnie, powiem ci, kalendarz właśnie. Tak, na ten Kobiety rozległ. Świadomej i pięknej. Tak, tak, bardzo piękne wydanie. Myślę, że znakomite też narzędzie takie do pracy ze sobą. Tak. Bardzo przydatne, dlatego że już zaraz się pierwszy miesiąc tego roku się kończy, ale i tak myślę, że i tak warto zakupić, jeżeli jeszcze są te kalendarze, żeby popracować ze sobą. Nie mamy kilkanaście. Ostatnie sztuki, więc naprawdę zachęcam, bo są piękne, pięknie wydane, takie właśnie kobiece. Także bardzo się cieszę, że takie piękne narzędzia tworzysz, żeby z tego korzystać. Dziękuję bardzo i zapraszam do Lilianki na stronę internetową, na warsztaty, tak samo do siebie, przebudzeniemocykobiet.pl. Dziękuję bardzo, dziękuję Tobie Lilianko za dzisiejsze spotkanie. A ja bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i za przemiłą rozmowę.